Rugby 7. Ta piłkarska dyscyplina zyskuje na popularności. 2 lata temu w Lubinie powstał klub zrzeszający miłośników tej dyscypliny sportu. W niedzielę rozegrano turniej zorganizowany przez Miedziowych Rugby Lubin. Jesteśmy zapraszani przez inne miasta na turnieje organizowane u nich i wpadliśmy na pomysł, że dlaczego nie u nas? Dlaczego nie możemy propagować tej dyscypliny sportu w naszym mieście? I tak wspólnymi siłami drużyny udało nam się zorganizować ten turniej. Trzon drużyny tworzą pracownicy KGHM. Szczęścia w rozgrywkach pilnowała dla nich górnicza maskotka. To jest górniczek wędrowniczek. Pracownicy zakładów górniczych Lubin mają taką tradycję, że jak wyjeżdżają gdzieś w świat, czy są jakieś naprawdę ważne wydarzenia w ich życiu, wędrują razem z nim i on tu nas reprezentuje. Maskotka przydała się na szczęście, choć początek turnieju nie szedł po myśli naszych miedziowych rugbystów, którzy przegrywali mecz za meczem. No chłopaki nie grają podaniami, każdy by chciał sam zagrać. Dużo mamy nowych zawodników, co przyszło, nie jesteśmy jeszcze tak zgrani jak byliśmy, no i nie wychodzi to, co chciałoby. To kolejna porażka, tak? Macie jeszcze jakieś mecze przed sobą? Mamy 2, z Wrocławiem i z Owalem. Obydwie będą wygrane, to już jest pewne. Nie? Potem było już lepiej. Widzowie na trybunach mogli zobaczyć zmagania, które momentami budziły przerażenie. Rzucają się wszyscy na siebie, nie wiadomo w sumie, kogo piłka, no nie, ja. Nie ma tu brutalności, nie ma, jest zakaz na przykład szarż takich wysokich, że atak na głowę, na szyję. Chodzi o to, żeby jedni drugich szanują. No wiadomo, w ferworze walki może coś się wydarzyć, ale nikt nie robi tutaj na siłę czegoś, na złość komuś, po prostu w ferworze walki może coś takiego wyjść. Wierzymy na słowo, choć widok zawodników rzucających się na przeciwnika istotnie budzi w tej grze grozę. Grający zapewniają jednak, że nie taki diabeł straszny, jak go oczy malują. Faule są, nie można łapać za szyję, ani za głowę. I to wszystko? Brutalna. No powiem tak, może to tak wyglądać, że to jest bardzo brutalne, ale to nie jest aż takie straszne, nie? Trzeba po prostu, po to są treningi organizowane, żeby nauczyć się, jak upadać i jak nie zrobić sobie krzywdy w tym sporcie. Turniej zakończył się zwycięstwem Huzara Bolesławiec. Drugie miejsce wywalczyło RC Iglo Ruda Śląska, trzecie zajęli gospodarze, Miedziowi Rugby Lubin. Wszyscy zainteresowani grą w Rugby 7 informacje na temat klubu oraz treningów znajdą na stronie miedziowi-rugby.lubin.pl.